jak wiemy, już jutro. Już jutro spotkamy się wszyscy na gali Fighters Arena Łódź, gdzie wystąpią wspaniali zawodnicy, a walką wieczoru będzie walka naszego legendarnego sportowca, najwybitniejszego judoki, mistrza Europy, mistrza świata, mistrza olimpijskiego, a od wielu lat zawodnika MMA, Pawła na stole. Tu oczywiście brawa. To zawsze ośmiela zawodnika i jest mu również bardzo przyjemnie, zwłaszcza, że jego przeciwnikiem będzie zawodnik, który przyjechał bezpośrednio z kraju kwitnącej wiśni, samuraj z Japonii, Yusuke Maruda. Oprócz naszych gwiazd walki głównej wieczoru będą walczyć zawodnicy z Łodzi przeciwko zawodnikom węgierskim. Czyli można powiedzieć, że emocjonujący pojedynek pomiędzy Polską a Węgrami. To też dodatkowa atrakcja. Za chwilę zobaczymy ich wszystkich na wadze. Ja tylko chciałbym przedstawić sędziego głównego, który będzie dokonał dzisiaj ceremonii oficjalnego ważenia zawodników, pana Grzegorza Chałubińskiego. I polski zawodnik Leszek Wojczyk. Lesiu. Mister Leszek Wojczyk, 83 kilos. Pan Leszek Wojczyk, 83 kilogramy. Bardzo zbliżona waga. Mr. Marcin Burzyński, 71,5 kilos. Pan Marcin Burzyński, 71,5 kilograma. Magdalena Jarecka. No, nie da nam satysfakcji. Bo. Ale jutro, proszę Państwa, na pewno będziecie mieli okazję oglądać Magdę w całej swojej okazałości. Jest to aktualnie najlepsza polska zawodniczka MMA i powiem tak, panie naprawdę potrafią. Mrs. Magdalena Jarecka. 71 kilos. Pani Magdalena Jarecka, 71 kilogramów. Na wagę prosimy samuraja z Japonii. Yusuke Masuda. Japonia. Yusuke Masuda to zawodnik, który uprawiał zapasy, sambo. Japończycy to bardzo niewygodni zawodnicy, rozciągnięci, ambitni, waleczni, nie poddają się do końca. No, historia samurajów jest znana. Mister Yusuke Masuda. Look here, please. 97 kilos, 700 grams. Pan Yusuke Masuda, 97,700. Najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, Paweł Nastula! Mister Paweł Nastula, 107 kilos. Pan Paweł Nastula, 107 kilogramów. Jest dużo szybszy ode mnie pewnie, z tego powodu, że jest trochę lżejszy, ale to myślę, że do końca ta waga nie odgrywa dużej roli. Wiadomo, liczą się umiejętności i to, co tam, jakie serce mamy podczas walki. No i to zadecyduje. Myślę, że ta waga no jest trochę, może nieduża, ale znaczna różnica, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Ja myślę, Paweł, że to nie jest twoje zmartwienie jako Japończyka. Nie będzie przeszkadzało. To jest zmartwienie raczej zawodnika japońskiego. Ja wiem, że będę miała przeciwniczkę, która trenowała kickboxing, więc będę starała się wziąć ją do parteru i tam zadziałać. Natomiast nie wiem, co Paweł. Ja bym jeszcze dodał pytanie, czy masz w tym parterze jakieś doświadczenie większe? Oczywiście, że mam doświadczenie większe. Jestem, byłam, tak, 2 lata temu mistrzynią Polski w brazylijskim jiu-jitsu, także to będzie dobrze.
No na to liczymy. Trzeba uważać w partyzji, na mój rynek. Jeżeli chodzi o mnie, to nie wiem, jak się walka pochodzi. Jak mogę zarówno w stójce, jak i w parterze prowadzić walkę. Myślę, że raczej tutaj mój przeciwnik będzie starał się przejść do parteru, ponieważ jest byłym zapaśnikiem i raczej tam będzie w tej płaszczyźnie szukał no nie wiem, swoich sukcesów. Natomiast, no nie wiem, ja będę chciał zakończyć efektownie walkę. Czy mi się to uda, to zobaczymy. Może to być w parterze, może to być w stójce.